Radomscy nauczyciele chcą strajkować. Za strajkiem opowiedziało się 79 placówek z 87, w których przeprowadzono referendum. Około 80 statystów z Radomia wciąż nie otrzymało wynagrodzenia za swoją pracę na planie filmu Klecha. Polskie Stronnictwo Ludowe podsumowało w Radomiu podczas Samorządowego Kongresu Ziemi Radomskiej 20 lat działalności Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dariusza się witam Państwa w poniedziałek 25 marca. Zapraszam na informacje telewizji Dami. Radomscy nauczyciele chcą strajkować i walczyć w ten sposób o 1000 zł podwyżki brutto z wyrównaniem od 1 stycznia tego roku. Radomski Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego, organizatora strajku, przeprowadził referendum, w którym na 87 szkół i innych placówek oświatowych za strajkiem jest 79. Referendum, które zorganizował Radomski Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego, zakończyło się w miniony piątek. W Radomiu mamy 87 placówek w sporze zbiorowym na 96. Są to placówki oczywiście, pracodawcy, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego. Referenda strajkowe przeprowadzono w 87 szkołach i placówkach oświatowych, w których działa Związek Nauczycielstwa Polskiego. W 83 szkołach, przedszkolach, poradniach i bursach wzięło udział co najmniej 50% załóg. To warunek, żeby referendum było ważne. W 79 placówkach zagłosowano za przeprowadzeniem strajku. W województwie mazowieckim natomiast gotowość przystąpienia do strajku wyraziło 74% szkół i przedszkoli. Ponad 74% szkół i przedszkoli jest w sporze zbiorowym ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Czyli to są te szkoły, gdzie przedłożyliśmy żądania pracownicze. Przypomnę, że to żądanie pracownicze, bo żeby również wiedzieli telewidzowie, to jest wzrost wynagrodzenia o 1000 zł z wyrównaniem od 1 stycznia. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział rozpoczęcie strajku 8 kwietnia, czyli tuż przed ważnymi egzaminami gimnazjalnym i ósmoklasisty. Strajk nauczycieli potrwa do odwołania. To oznacza, że może być kontynuowany także w czasie trwania egzaminów maturalnych. Około 80 statystów z Radomia wciąż nie otrzymało wynagrodzenia za swoją pracę na planie filmu Klecha o księdzu Romanie Kotlarzu. Producent filmu Andrzej Stachecki tłumaczył się z zaistniałej sytuacji na poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej. Film Klecha był kręcony od sierpnia 2017 do października 2018 roku. Producent filmu Andrzej Stachecki do dziś nie wywiązał się wobec kilkudziesięciu statystów z Radomia oraz podmiotów pracujących przy realizacji filmu z zobowiązań finansowych. Andrzej Stachecki pojawił się na poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej i wyjaśniał radnym, skąd wzięły się opóźnienia w realizacji płatności. Zaległości wynikają z tego, że film kosztował drożej niż był planowany, że uzyskaliśmy dodatkowe środki od koproducentów, przede wszystkim Telewizji Polskiej oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który decyzją dyrektora w październiku podwyższył o 1 000 000 zł dotację do tego filmu. Jak mówi Andrzej Stachecki, fizyczne pozyskanie tych pieniędzy przez niego jako producenta filmu trwało dłużej niż zakładał. Być może z powodu małej skuteczności mnie jako producenta, ale zawarcie aneksu z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, po prostu taka jest prosta formalność, wymagało zawarcia aneksu z pozostałymi koproducentami tego filmu, co udało się stosunkowo szybko zrobić, natomiast procedura w Telewizji Polskiej trwała dłużej. Natomiast ta procedura również właśnie się skończyła w piątek miniony. Będę mógł złożyć w PISF-ie niezbędne dokumenty, które umożliwią zawarcie stosownego aneksu i przekazanie przyznanych środków. Podczas ponad 50 dni zdjęciowych do filmu Klecha realizowano sceny m.in. w Radomiu, Trablicach i na Jasnej Górze. Na planie filmu pojawiło się w sumie około 3000 aktorów i statystów. Na wynagrodzenie, mimo że od zakończenia zdjęć upłynęło 5 miesięcy, czeka jeszcze kilkudziesięciu statystów i epizodystów z Radomia. Według mojej wiedzy z umów, które mam zawarte z statystami i epizodystami, to jest około 80 osób. Sytuacją zainteresował się prezydent Radomia Radosław Witkowski, ponieważ miasto za zgodą Rady Miejskiej wsparło produkcję filmu Klecha kwotą 900 tysięcy złotych. Dziś czekamy przede wszystkim na działania producenta. Producent zapowiedział, że ma kolejne dodatkowe pieniądze, które pozyskał z instytucji państwowych.
Kwestia w tej chwili tylko i wyłącznie podpisania dodatkowych dokumentów i te pieniądze mają znaleźć się na koncie producenta i właśnie z tych pieniędzy ma finansować te zaległości, które powstały. Zobaczymy. Pan producent zobowiązał się, że zrobi to w ciągu najbliższych 2, może 3 tygodni i na pewno po upływie tego czasu sprawdzimy, jak wygląda sytuacja. Według Andrzeja Stacheckiego, producenta Klechy, budżet filmu wynosi prawie 8,5 miliona złotych. Premiera filmu została zapowiedziana na jesień tego roku. Reżyserem obrazu jest Jacek Gwizdała. Polskie Stronnictwo Ludowe podsumowało w Radomiu podczas samorządowego Kongresu Ziemi Radomskiej 20 lat działalności samorządu województwa mazowieckiego. Kongres był także okazją do rozmów o przyszłości. Gościem kongresu był szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas kongresu omawiano plany PSL-u na najbliższe lata, ale też podsumowano dotychczasowe działania. Przedstawiliśmy dokonania, 20-letnie dokonania samorządu województwa mazowieckiego, ale także program dla Radomia i naszego regionu radomskiego na najbliższe 10 lat. Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz nie szczędził gorzkich słów pod adresem obecnej władzy. Rolą, jaką dla PSL-u widzimy, ale dla całej koalicji europejskiej, to jest przywrócenie godnego miejsca Polski w Europie. Dzisiaj nie tylko jesteśmy czarną owcą, ale ta czarna owca już siedzi w oślej ławce. I to jest już w ogóle kompletny dramat. Jak czarna owca siedzi w oślej ławce, to nie ma szans. Jesteśmy na marginesie Unii Europejskiej, a polski rząd robi wszystko, żeby osłabiać naszą pozycję. My zrobimy wszystko, żeby tą pozycję wzmocnić. Kosiniak-Kamysz podkreślał też, że Radom ma duży potencjał i niesłusznie przylgnęła do niego łatka miasta bez przyszłości. Trzeba skończyć, i to padało wielokrotnie w wystąpieniach, z tym patrzeniem na Radom przez pryzmat chciwej baby. I to jest strasznie krzywdzące dla mieszkańców, dla wszystkich, którzy tutaj tworzą rozwój lokalny. Prezes PSL przedstawił też nazwiska kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Z Mazowsza będą to były wicepremier, wicemarszałek Sejmu i europoseł Jarosław Kalinowski i wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska. Z Warszawy natomiast wystartuje Władysław Teofil Bartoszewski. Ostateczną listę kandydatów poznamy za tydzień podczas Krajowej Konwencji Wyborczej PSL w Warszawie. Nauka łatwa, prosta i przyjemna. Pod takim tytułem odbyła się tegoroczna gra miejska, której organizatorem od 4 lat jest 7 Liceum Ogólnokształcące imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Zwyciężyła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Radomiu. W 4. edycji gry miejskiej wzięło udział 12 szkół z Radomia i ze Wsoli. W wyznaczonych na terenie Radomia punktach zawodnicy mieli do wykonania określone zadania. Punktem docelowym był budynek 7. Liceum Ogólnokształcącego. Gra miejska to nie tylko dobra zabawa. Przede wszystkim popularyzowanie wiedzy z różnych dziedzin nauki i krzewienie patriotyzmu lokalnego. Gra miejska, której organizatorem jest 7 ELO, z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Gra polega na przemieszczaniu się po mieście, ale warunek jest jeden. Nie wolno korzystać z jakiegokolwiek środka transportu i trzeba oczywiście prawidłowo odpowiedzieć na przygotowane pytania z różnych dziedzin. Wygrywa drużyna, która uzyska największą liczbę punktów. Od ochrony środowiska i segregacji śmieci, po dziennikarskie zagadki, przygotowywanie newsów, rozwiązywanie zagadki na temat historycznych postaci, zagadek matematycznych, także naprawdę różne dziedziny nauki. Łącznie do uzyskania było 107 punktów. Najlepsza w tegorocznej edycji gry miejskiej okazała się drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5, która uzyskała 106 punktów. W tamtym roku braliśmy udział pierwszy raz, także jak teraz padła propozycja, to bardzo chętnie do tego przystąpiliśmy. Zdecydowanie jest to o wiele lepsza i ciekawsza forma na naukę historii, poznawanie miasta niż po prostu siedzenie na lekcjach. Drugie miejsce zajęła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 z oddziałami integracyjnymi imienia świętego Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu. Trzecie miejsce zajęli uczniowie gimnazjum 13 Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi imienia polskich noblistów w Radomiu. Odojewski u Gombrowicza. Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli przypomniało twórczość zmarłego ponad 2 lata temu pisarza Włodzimierza Odojewskiego. O jego dokonaniach rozmawiały Anna Spólna i Magdalena Rabizobirek. Włodzimierz Odojewski i Witold Gombrowicz, obaj byli wybitnymi prozaikami, obaj należeli do grupy artystów emigracyjnych, obaj wreszcie nie akceptowali komunistycznych władz w Polsce. Ale jeszcze więcej ich różniło, zwłaszcza pod względem literackim. Mimo to Odojewski u Gombrowicza spotkał się z rekordowym zainteresowaniem publiczności. Fakt, że Odojewski w Radomiu bywał i to miasto właściwie pokochał, i fakt, że przebywa w jakimś literackim czyśćcu i trochę za mało o nim teraz mówimy i czytamy, zmotywował nas do tego, żeby tę postać po prostu przypomnieć.
Włodzimierz Odojewski pisał o trudnych relacjach polsko-ukraińskich, ale nie tylko dlatego jego książki są uznawane za trudne. Zmienił się troszkę smak literacki. A to ten rodzaj twórczości, która była bliska Włodzimierzowi Odojewskiemu, to jest taka twórczość jednak bardzo mocno formalnie skomplikowana. I trzeba jakby do niej, myślę, w pewnym sensie dorosnąć, dojrzeć. Bohater wieczoru w Muzeum Gombrowicza to dziś postać raczej mało znana, może nawet zapomniana. Choć jeszcze kilkanaście lat temu miał w Polsce swoje 5 minut. Jego książki tłumaczono na ponad 20 języków. Znany tym, którzy próbowali czytać utwory zakazane w Polsce wbrew tym zakazom. Znany grupie pasjonatów, którzy w latach 90. na nowo wydawane przez niego książki czytali z zachwytem. Natomiast nieobecny w szkole, co zwykle jest warunkiem trwałej znajomości autora. Magdalena Rabizobirek jest autorką monografii Włodzimierza Odojewskiego. Jest też coś takiego w tej twórczości magicznego i przykuwającego. Jeśli się w ten świat wejdzie, to jest się przez niego całkowicie pochłoniętym. Najbardziej znany utwór Włodzimierza Odojewskiego nosi tytuł Zasypie wszystko, zawieje. Fragmenty tej i innych powieści wspomnianego autora czytał we Wsoli aktor teatralny i filmowy Stanisław Biczysko. W soboty kuchnie buchające zapachem blinów. Stowarzyszenie Twórców Fotoklub RP Region Radomski zaprosiło sympatyków sztuki na wystawę Mocny Punkt. Ekspozycję można oglądać w Radomskim Klubie Środowisk Twórczych i Galerii Łaśnia. W wystawie wzięło udział 23 artystów, którzy zaprezentowali prawie 50 prac. Każdy miał przedstawić mocny punkt, znaleźć coś decydującego w fotograficznym kadrze. Sposób prezentacji był dowolny, na przykład Iwona Nabzdyk znalazła mocny punkt w martwej naturze. Martwa natura to akurat moja bajka, dlatego ja poszukiwałam mocnego punktu, który jest tematem tej wystawy właśnie w martwych naturach. Stanisław Gąsior podszedł do sprawy inaczej. Te dwie fotografie to kontynuacja trwających od dawna fascynacji. Samotność, bo to przedstawia właśnie nie tylko mocny jakieś miejsce w kadrze, dosyć tak syntetycznie to zrobiłem, ascetycznie nawet powiedziałbym, ale też właśnie samotność. Pozostałość, czas, bo mnie czas interesuje w sztuce. Pytanie, jak podkreślić mocny punkt? Iwona Nabzdyk przygotowała prace, które przypominają malarstwo. Nie starałam się pokazać ten mocny punkt za pomocą głębi ostrości i za pomocą koloru. Na wystawie ważna jest też oczywiście aranżacja i miejsce dla poszczególnych dzieł. To dwa różne miejsca, różny czas, różny przedmiot, a zestawione razem też tworzą pewną nową całość. Ekspozycja jest różnorodna, bo przecież każdy z twórców ma inne podejście do tematu. Można obejrzeć fotografie czarno-białe i kolorowe. Są wśród nich bardziej tradycyjne tematy i śmiałe, abstrakcyjne dzieła. Wystawa zatytułowana Mocny Punkt będzie czynna do 5 kwietnia. Przypominamy, że w Radomiu rozpoczął się Niebieski Tydzień. To akcja darmowej pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie. Akcja kierowana jest także do tych osób, które o takiej przemocy w rodzinie wiedzą i wiedzą o jej ofiarach, które często same wstydzą się prosić o pomoc. Można dzwonić pod numery telefonów 48 360 89 40, 48 362 27 45 i na 800 900 007. Niebieski Tydzień potrwa w Radomiu do 29 marca. To wszystko w informacjach telewizji Dami. Za chwilę sport, pogoda, a po prognozie pogody zapraszam na program Punkt Widzenia. Moim Państwa gościem będzie Karol Semik, wiceprezydent Radomia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.